Mamy nowe święto w kalendarzu. Równocześnie z dniami Wałbrzycha od tego roku obchodzić będziemy święto miasta na pamiątkę powrotu Waldenburga do Polski. Dokładnie godzinie 10, 28 maja 1945 Waldenburg stał się Borowieckiem, by po roku zmienić nazwę na obowiązujący do dziś Wałbrzych. Pierwszym polskim powojennym włodarzem został pełnomocnik rządu Eugeniusz Szewczyk. Obecna Rada Miejska, za namową m.in. Józefa Wilkomirskiego, postanowiła, że należy szczególnie uczcić tę datę. Każdego roku będziemy obchodzić, mam nadzieję, że coraz bardziej pięknie i coraz bardziej z coraz większym zaangażowaniem będziemy obchodzić święto Wałbrzycha każdego 28 maja kolejnego roku. Jest to pierwsza edycja, zbieramy doświadczenia. Postaraliśmy się, aby skoordynować dni Wałbrzycha, czyli imprezy kulturalne organizowane corocznie przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Przenieśliśmy z wrześniowych dni właśnie na maj po to, żeby było to w jakimś sensie wzbogacenie tej oferty kulturalnej czy wydarzeń kulturalnych, które przypadają w związku z kolejnym dniem święta Wałbrzycha. Uroczystość w głównej mierze skierowana była do zasłużonych i honorowych obywateli Wałbrzycha, a także naszych ambasadorów. Wręczyliśmy kolejnym laureatom, czy też kolejnym wyróżnionym, którzy uchwałą Rady Miasta otrzymali zaszczytny tytuł zasłużonego dla miasta Wałbrzycha. I myślę, że to jest dzień dla nas wszystkich ważny, ale szczególnie w tym dniu dziękujemy tym, którzy wyjątkowo, będąc ludźmi nauki, sztuki, kultury, gospodarki, sportu, zasłużyli się dla podnoszenia prestiżu i pozycji naszego miasta. Po części oficjalnej odbył się krótki koncert zespołu pieśni i tańca Wałbrzych z udziałem dzieci i młodzieży. Goście poczęstowani zostali także okolicznościowym tortem.